Iwona wie, że odpowiednie przygotowanie do jazdy to połowa sukcesu. Wspiera ją jej drużyna. Pas już zakłada, to już jest nieźle. Mimo że auta szkoleniowe i egzaminacyjne są bardzo podobne do siebie, Iwona podczas egzaminu nie może się odnaleźć. Na placu manewrowym nie ma ograniczenia czasowego, ale Iwona wygląda na coraz bardziej spiętą. Samochód uruchomiony, ale nie jedzie. Iwona z nerwów zapomniała wrzucić bieg. Jazda po łuku jest dla Iwony wyzwaniem, ale instruktor Łukasz wielokrotnie ćwiczył ze swoją kursantką ten manewr. Gorzej ze stresem, który wprost zżera Iwonę. Stop. No, będzie. No i teraz tylko trzeba wrócić. O Jezu. Iwona omyłkowo uruchamia wycieraczki. Tylko jak je teraz wyłączyć? No. To nie jest błąd, więc Iwona decyduje się na kontynuowanie jazdy. Kręcimy. I co? Poprawka? No, raczej nie. Stop. Proszę zwolnić bieg na luz, zaciągnąć hamulec. No i wysiądź sobie, pani Iwono. No i znowu to samo. Potrącenie tyczki, najechanie na pachołki. No, ja wiem. Trzydzieści godzin jazd jednak nie wystarczyło, żeby Iwona spełniła swoje marzenie.